Tytuł kursu: Podstawy organizowania i monitorowania procesów transportowych. Moduł: Przepisy prawa dotyczące transportu i obrotu handlowego. Temat: Źródła prawa transportowego. Jestem studentką trzeciego roku prawa i bardzo interesują mnie zagadnienia legislacyjne dotyczące transportu. Chciałabym się dowiedzieć, jakie są źródła tej gałęzi prawa, gdzie powinnam szukać regulacji prawnych, jeśli mam problem związany z przewozami. To bardzo dobrze, że interesujesz się prawem transportowym, ponieważ odgrywa ono coraz większą rolę w systemie legislacyjnym Polski. Musisz wiedzieć, że regulacje te mają swoje źródło w aktach normatywnych prawa polskiego oraz aktach wykonawczych do ustaw. Niewątpliwie najważniejszym dokumentem w tej dziedzinie jest kodeks cywilny oraz regulacje zawarte w prawie przewozowym. Tak wygląda ustawa kodeks cywilny. Rozumiem, ale czy przepisy kodeksu cywilnego dokładnie opisują tak rozległą i problematyczną tematykę przewozu? Oczywiście, że nie. Kodeks cywilny wytycza jedynie ogólne zasady postępowania w przypadku prawa transportowego. Odszukaj w kodeksie rozdział 25. Jak już pewnie dostrzegłaś, spisano tu zestawienie 20 artykułów dotyczących przewozu, przepisów ogólnych oraz regulacji odnoszących się jedynie do przewozu osób albo rzeczy. Przepisy te jedynie w sposób ogólny normalizują tak rozległą i problematyczną tematykę przewozu. Stanowią jednak tylko model wzorca dla innych aktów prawnych, które w sposób bardziej szczegółowy regulują poszczególne gałęzie transportu. Musisz sobie uświadomić, że kodeks cywilny wytycza tylko podstawy prawne, których rozszerzeniem są różnego rodzaju ustawy o tematyce transportowej, na przykład ustawa prawo przewozowe. Dziękuję, teraz już wiem, gdzie szukać odpowiedzi na pytania dotyczące prawa transportowego. A czy stosujemy te same przepisy prawa w odniesieniu do przewozów międzynarodowych? Bardzo trafne pytanie, ponieważ przewozy tego rodzaju zajmują coraz większą część całości przewozów w Polsce. Odgrywają one bardzo duże znaczenie dla funkcjonowania naszej gospodarki. Co do zasady, stosujemy w tym przypadku źródła prawa międzynarodowego. Na przykład jeśli kierowca popełni wykroczenie drogowe przebywając w Niemczech, to zostanie ukarany według prawa kraju, w którym się obecnie znajduje. Dziękuję panu bardzo za wyjaśnienia. Teraz wszystko wydaje się łatwiejsze. Cieszę się, że mogłem pomóc. Życzę powodzenia w dalszym studiowaniu. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.